Ubezpieczenia mają podwójną rolę, jeżeli chodzi o ich rolę w gospodarce. Pierwsza rola to jest rola jako długoterminowego inwestora. Dzisiaj zakłady ubezpieczeń mają aktywa 160 miliardów złotych, z czego 57 miliardów jest w papierach dłużnych Skarbu Państwa. Na przykład w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Polacy ulokowali 45 miliardów. Te pieniądze są na giełdzie, ubezpieczyciele inwestują je. Oczywiście są odpowiednie przepisy, w jaki sposób mogą je inwestować, ale te pieniądze zostają w Polsce, one stabilizują gospodarkę, ubezpieczyciele są długofalowym inwestorem w gospodarce. I to jest jedna rola. Druga rola to jest rola ochronna. Każdy przedsiębiorca potrzebuje ochrony. Każdy przedsiębiorca potrzebuje zapewnienia, że jeżeli stanie się jakiś przypadek, to wówczas będzie korzystał z ochrony ubezpieczeniowej. I to jest nadzwyczajnie istotne. Musimy pamiętać, że w całym obiegu gospodarczym, na poszczególnych jego etapach musi być ochrona. Przykładem tego może być na przykład tak zwane ubezpieczenie business interruption, czyli przerwanie działalności. Spaliła się hala w fabryce. Działalność staje, danej fabryki staje. Ubezpieczyciel pokrywa wówczas te szkody, które powstały, nie tylko szkody majątkowe do odbudowania fabryki, ale również to, że przedsiębiorca w tym czasie nie mógł prowadzić swojej działalności. Także to są te dwie podstawowe role, z czego należy jednak zwrócić uwagę szczególnie na tą rolę stabilizacyjną w momencie, kiedy jesteśmy w kryzysie gospodarczym. Banki dysponują kapitałem, który jest bardziej kapitałem spekulacyjnym, bardziej kapitałem krótkoterminowym. Natomiast ubezpieczyciele jest to kapitał długoterminowy, kapitał inwestowany w gospodarkę. Sektor ubezpieczeniowy jest bardzo nadzorowany i są bardzo klarowne wytyczne, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, które powierzają nam ubezpieczeni. Jednocześnie w wynikach zakładów ubezpieczeń również wyniki lokacyjne odgrywają olbrzymią rolę. W związku z tym tu jesteśmy pomiędzy dwoma elementami. Z jednej strony ubezpieczyciele na inwestowaniu pieniędzy swoich klientów muszą zarobić jak najwięcej, z drugiej strony zarobić jak najbezpieczniej. Tego wymaga od nas Komisja Nadzoru Finansowego. I tu są bardzo klarowne wytyczne, w jaki sposób ubezpieczyciele mogą inwestować pieniądze ubezpieczonych.